Dobrze, witam Was po raz kolejny na moim kanale. Dzisiaj pomówimy sobie o tym, jak poprawić szybkość w sportach walki. Lecimy, myślę, że będzie ciekawie. Ten odcinek to będzie, można powiedzieć, takie trochę wprowadzenie do odcinka, który będzie za tydzień. Jeden z widzów zadał mi takie pytanie, czy mógłbym nagrać jakiś odcinek o tym, jak poprawić szybkość nóg. I stwierdziłem, że okej. Nagram taki odcinek, no ale jakby bez takiego wprowadzenia do tematu wydaje mi się, że po prostu będzie ciężko jakby Wam wytłumaczyć, czym ogólnie jest szybkość, ponieważ no mam wrażenie, czytając czasami Wasze komentarze, że jakby nie do końca Wy też rozumiecie, jak generowana jest szybkość i czym ona w sumie tak naprawdę jest. Jeżeli chcielibyście ten temat, można powiedzieć, troszkę szerzej poznać, no to zapraszam Was do zakupu moich książek, zwłaszcza książki numer 1, czyli Przygotowanie motoryczne w sportach walki, kompendium wiedzy, tam troszkę, można powiedzieć, szerzej opisuję, czym jest właśnie szybkość. Dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć o takich kilku jakby aspektach, które myślę, że pomogą Wam jakby sobie trochę rozszerzyć pole widzenia, czym w ogóle ta szybkość jest. Zacznijmy tak jakby od podstaw, czyli jak generowana w ogóle jest szybkość przez człowieka. W grę wchodzi nam nasz mózg, a w zasadzie można powiedzieć nawet bardziej nasza świadomość, czyli ja myślę sobie o tym, że chcę wykonać ruch bardzo, bardzo szybko. Tak, no i mój mózg, zbierając tą informację, można powiedzieć, z mojej jakiejś tam świadomości, decyduje się na wykonanie, powiedzmy, ruchu ręką czy też nogą bardzo, bardzo szybko. Następnie ten sygnał nerwowy biegnie przez nasz rdzeń kręgowy wzdłuż kręgosłupa, no i gdy on napotka, jak można powiedzieć, odpowiednią alejkę, no to rozdziela się i wysyła jakby takimi bocznymi, można powiedzieć, nerwami sygnały elektryczne do naszych mięśni. I teraz co następnie się dzieje? Nasze ciało zaczyna pobudzać do skurczu tak zwane wysokoprogowe jednostki motoryczne, czy też można powiedzieć takie bardziej nerwy, które sprawiają to, że nasze włókna mięśniowe szybko kurczliwe zaczynają się szybko kurczyć. Im tak naprawdę mocniej strzelimy, tym można powiedzieć tym sygnałem elektrycznym, tym szybciej wykonamy jakiś ruch. Jeżeli Wy chcecie generować jakąś szybkość, no to bardzo istotne będzie z punktu widzenia poprawy tej szybkości, aby zmusić Wasze ciało do generowania szybkiego ruchu. I teraz powiedzmy, że wykonujecie sobie jakiś ruch kopnięcia. No i teraz, jeżeli Wy chcecie poprawić siłę kopnięcia, no to musicie albo wykonać ruch z bardzo dużą intencją, czyli Wy musicie myśleć o tym, żeby wykonać ten ruch jak najszybciej, czyli wykonać jakieś kopnięcie na worek na przykład, lub też na przykład pójść w drugą stronę, czyli dodać do tego ruchu, można powiedzieć, jakieś obciążenie. I tu nie chodzi mi o to, żeby wykonywać kopnięcia z obciążeniem, ponieważ no, ja uważam, że tak się nie powinno robić, ponieważ to psuje w jakiś sposób wzorzec ruchowy. Raczej powinniśmy wzmacniać właśnie mięśnie, które odpowiadają nam za generowanie skurczów w tym właśnie ruchu. Tak? Czyli w tym wypadku można powiedzieć, że są to biodra, pośladki i mięśnie łód. Więc powiedzmy tutaj fajnie się nam sprawdzi, można powiedzieć, przysiad. I załóżmy, że robicie przysiad. No i teraz, jeżeli Wy wykonujecie przysiad z jakimś powiedzmy sporym obciążeniem, to mimo, że można powiedzieć z pozoru ten ruch wydaje się dość wolny, no to tak naprawdę Wasze ciało to odbiera jako coś, co sprawia Wam dużą trudność i pobudza, można powiedzieć, bardzo, bardzo podobne włókna mięśniowe, które odpowiadają nam za generowanie szybkości. Więc to, że Wy podnosicie jakiś ciężar w przysiadach wolno, ale jest to dość duży ciężar, to nie znaczy to, że on nie poprawi Wam szybkości, ponieważ absolutnie tak będzie. Ponieważ te włókna mięśniowe i te nerwy również zostają pobudzone w bardzo, bardzo podobny sposób. Więc dlatego właśnie w sportach walki raczej staram się, nie wiem, wykonywać powiedzmy 5 serii po 3 powtórzenia, żeby te obciążenia były dość spore i można powiedzieć dość takie eksplozywne, ponieważ właśnie to pomoże Wam poprawić szybkość. Kolejny aspekt to taki, że powinniście zadbać o to, aby Wasze ciało umiało regenerować się w odpowiedni, szybki sposób. Teraz o co mi chodzi? Zwróćcie uwagę, że generalnie szybki potrafi być tak naprawdę każdy. No wyobraźcie sobie, że nie wiem, weźmiecie sobie jakiegoś kulturystę, no to 5-6 ciosów on też uderzy stosunkowo szybko. Nie? On się zmusi do tego i okej. No jednak problem pojawi się w momencie, gdy on czasami zacznie sobie, nie wiem, chodzić na jakiś tam boks, powiedzmy, i to robi się, powiedzmy, nie wiem, 5-6 runda, która trwa 2 minuty. To zazwyczaj ta szybkość zdecydowanie mu spadnie. Więc my powinniśmy analogicznie tak samo podejść, można powiedzieć, trochę do tematu, czyli starać się jakby zwiększyć zdolność naszego ciała do regeneracji właśnie tych substratów energetycznych poprzez treningi właśnie jakieś kondycyjne, obwodowe i tak dalej, jak i również starać się niwelować jakby zakwaszenie mięśniowe, tak? Ponieważ to właśnie to zakwaszenie mięśniowe
która się pojawia, bardzo często też powoduje, że my jesteśmy po prostu wolni. No, zresztą sami zwróćcie uwagę, że często na przykład widzicie jakieś takie urywki gdzieś tam na Instagramie czy gdzieś, no i powiedzmy, nie wiem, ktoś się chwali swoją szybkością i ten filmik trwa maksymalnie gdzieś tam 5-10 sekund, nie? Jest przerwany i znowu jest akcja tam 5-10 sekund. I tak naprawdę nie ma pokazanej ciągłości akcji, ponieważ ta osoba dobrze wie, że gdyby zaczęła bić powiedzmy 2 minuty, to ten ruch po prostu zacząłby być wolny. Tak, więc to tak fajnie się później sprzedaje na Instagramie, no jeżeli ktoś ma jakąś wiedzę, można powiedzieć, szerszą z tego zakresu, bardziej takiej właśnie biomechaniki i tego, jak ogólnie działa ludzkie ciało, no to wie, że to jest troszkę, można powiedzieć, pod publikę. Kolejny aspekt, który powinniście wziąć pod uwagę. W momencie, gdy macie już zbudowaną, można powiedzieć, taką właśnie jakąś tam siłę, wytrzymałość, no to też warto nałożyć na to właśnie ruch jakiś eksplozywny, czyli powiedzmy, że zniwelować już tak dużą ilość ćwiczeń, można powiedzieć, siłowych, ale wykonać też jakieś ćwiczenia, można powiedzieć, bardziej ukierunkowane na moc, taką lekką moc, czyli powiedzmy rzuty piłką, skoki i tak dalej. I to też jakby pomoże naszemu ciału też, jak można powiedzieć, się nie zamulić, tak? Ponieważ no, trening siłowy jest stosunkowo dość wolny mimo wszystko, mimo że pobudza też te włókna mięśniowe, które odpowiadają nam za szybkość, no to jednak nasze ciało musi też poznać takie faktyczne warunki szybkości, jakie musi generować podczas walki. Więc takie ćwiczenia jak, nie wiem, typu skoki, rzuty piłką, wyskoki i tak dalej również będą bardzo, bardzo pomocne. Dobrze, to tyle ode mnie. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie odcinka. Jeżeli Wam się podobał, no to kciuk w górę, subskrypcja. Będę Wam bardzo wdzięczny za pomoc w promocji kanału. Bądźcie ze mną za tydzień. Za tydzień będzie odcinek o tym, jak poprawić szybkość nóg. Takie, myślę, że fajne 3 ćwiczonka. Jeżeli jesteście zainteresowani ćwiczeniami, jakie możecie wykonywać właśnie do poprawy siły i szybkości, no to zachęcam Was do zakupu mojej najnowszej książki z zakresu przygotowania motorycznego w sportach walki. Link gdzieś tam na dole znajduje się w komentarzu. Ja już się dzisiaj z Wami żegnam. Mam nadzieję, do zobaczenia za tydzień. Trzymajcie się. Cześć. Ach, ta kokaina. Jakiegoś psikusa, tam siusiaka narysujemy. Co ty na to? Kurde, ile kokainy. Jak Escobar się czuję. Paczka, rodzina. Jak Escobar. To już mało już tam. Była połowa już. Czysta ten. Kokaina. Tak, w takich warunkach wilgotnych. Nic dziwnego, że się skawalił, zbrylił się. Zbrylona kokaina. Dobra. To są pączki kokainowe.